Oka Hejsi widział Janusz Pijanka, byłem w polomarkecie, bardzo skromne zakupy zrobić. Proszę Państwa, tu dzwoniła Mirka z Kachor, pozdrawiam do mnie i Pani Karolcia Nowak, też pozdrawiam Panią Karolcię, która mnie wspiera psychicznie, widząc moją depresję na YouTubie. Także słuchajcie, trwam, walczę. Pierwsze moje dzisiejsze to było wyjście z mieszkania. Zima, oczywiście ja w swoich tak przeszedłem. No i co? I bardzo mnie to cieszy, Mirka, że spodobał Ci się mój wierszyk. Mam ich dużo takich. No i teraz właśnie wychodzę ze sklepu. Także coś tu się włączyło, jakiś alarm. Tu jest moje miejsce, tu stoi mój samochód, zobaczcie, o, to jest mój samochodzik. Oczywiście żartuję, a to tam się gdzieś coś włączyło. Także wracamy po śniegu do domu. No co, rybkę sobie kupiłem, galaretkę, bo lubię, cztery bułki i chyba to wszystko, i cappuccino. Także idę teraz do domu. A to alarm się włączył, chyba może złodziej jakiś tam jest w spółdzielni mieszkaniowej. No i co mam tu powiedzieć? Nikt nie wierzy, że człowiek może mieć depresję. Patrz, może jakiś kolejny filmik zrobię, jeszcze dzisiaj jeden. Oglądajcie go, bo słuchajcie, oszołomstwo jest. Włamali mi się chyba na mój e-mail. Podejrzewam kto. Myślę, że to jest człowiek bez twarzy. Przepraszam, człowiek o kamiennej twarzy. I proszę Państwa, i robią sobie jaja ze mnie, bo znalazłem siebie, ktoś mi tam pisał wrocławiak.pl, jaka strona się okazała, to aż mnie to zdziwiło. Jedzie jakiś samochodzik. Także widzicie, nie wiem, czy będzie coś widać, ale tutaj się chyba świeci. Idę właśnie do domku z polomarketu, nie mam daleko, także chcę Wam coś jeszcze nagrać. Także słuchajcie, ukradziono mi moją tożsamość, tak myślę. Ktoś się podszywa, jak wiele osób. Robią sobie jaja z mojego życia, które jest bardzo ciężkie w obecnych czasach. W tych wrednych czasach, jak ja to nazywam. No i co? Wracamy do domku. Będę znowu kasował to wszystko. O, zgasiło się światełko. Tak to by było ładnie widoczne. Samochodziki byłyby ładnie widoczne. Akurat wtedy to zniknęło. No i tu już jest blok. Kończę.